Cześć, z tej strony Jakub Barański, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Na Instagrama ostatnio wrzuciłem Wam krótką rolkę, w której widzieliście, że zmienił się mój setup do nagrywania. Przeniosłem swoje biuro. Bardzo dużo osób z Was pytało o to, jak sobie je zorganizowałem, co mam tutaj za biurko. I w tym odcinku chciałbym troszkę porozmawiać o moim aktualnym setupie i przede wszystkim skupić się na biurku elektrycznym z regulacją, bo chciałbym się z Wami podzielić, w jaki sposób to rozwiązałem, żeby mieć fajnej jakości biurko, które będzie fajnie wyglądać, a do tego nie wydacie na nie góry pieniędzy. Kiedy padła decyzja o tym, że będę przenosił swoje biuro, miejsce do nagrywania właśnie takich materiałów jak ten, stwierdziłem, że ze starym, dużym biurkiem nie chcę się przeprowadzać, że prościej będzie je sprzedać. I był to taki fajny bodziec, ponieważ bardzo chciałem, chodziło za mną od pewnego czasu biurko elektryczne, żebym mógł też pracować na stojąco, żeby móc regulować wysokość. No i oczywiście, jak to ja, stwierdziłem, że zrobię najpierw research, dość mocno się zaznajomiłem z różnymi tematami i nie będę ukrywał, że biurka elektryczne są stosunkowo drogie. Najpierw oczywiście sprawdziłem IKEA, jak to wygląda w IKEA i tam mamy biurko elektryczne chyba najtańsze za około 1700 zł. Natomiast po spytaniu znajomych, którzy akurat mają takie biurko i zrobieniu researchu na temat tego biurka, dowiedziałem się tyle, że biurko jest bardzo kiepskiej jakości, ponieważ jeśli ustawimy je na najwyższej wysokości możliwej, czy ogólnie na wyższych wysokościach, biurko jest niestabilne i się bardzo chwieje, więc od razu to biurko odpadło. Padły polecenia, gdzieś tam trafiłem, żeby wejść w model wyższy, który jest w IKEA, natomiast tam już chyba cena, jeśli dobrze pamiętam, robiła się około 2000 i stwierdziłem, że jest to dość sporo. Przejrzałem cały internet, znalazłem fajną firmę, która... Nie pamiętam teraz nazwy, natomiast chodzi mi tylko o to, że był tam super konfigurator. Można było sobie wszystko skonfigurować. Blat, stelaż, kolory od razu mogą nam dać akcesoria, żeby na przykład mieć podstawkę pod monitor, żebyśmy mogli sobie poprosić na przykład, w którym miejscu chcielibyśmy mieć przepust kablowy i tak dalej, żeby w pełni skonfigurować. Natomiast jak tam wyklikałem swoje biurko, które bym chciał, to cena się zrobiła ponad 3,5 tysiące złotych. Uznałem, że to jest zdecydowanie za dużo. Jak typowa cebula, ja chciałem zrobić to jak najtaniej, ale w dobrej jakości. To biurko, które mam teraz, wyszło znacznie taniej niż wszystkie te opcje, które Wam przed chwilą przedstawiłem, natomiast jest znacznie lepszej jakości niż najtańsza opcja z IKEA. Do wszystkich produktów, o których dzisiaj tu wspominam, wrzucę Wam całą listę produktów i linków w opisie tego filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć. Może sami będziecie chcieli też kupić i zrobić sobie takie biurko. Najważniejszy w takim biurku to jest oczywiście stelaż, który jest regulowany. I za ten stelaż ja dałem 1200 zł na promocji na Amazonie, jest to firma Songomix. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o jakość, jestem jak najbardziej zadowolony z tego biurka, z tego stelaża. I teraz oni mieli różne opcje, były już z gotowym blatem, ale ten blat mi się nie podobał. Był tańszy model, na przykład jednosilnikowy, ale on na przykład nie miał pamięci. Mi się udało wybrać, trafiła się wtedy promocja za 1200 zł, stelaż dwusilnikowy, który ma udźwig 120 kg, więc na tyle możemy obciążyć cały ten blat. Do tego mamy panel sterowania, który ja przymocowałem sobie z tej strony. Panel sterowania, który ma 4 możliwości pamięci. Ja mogę sobie zaprogramować 4 wysokości, na przykład tą stojącą, siedzącą i jakąś pośrednią. Oczywiście mogę też ręcznie sterować. Mam tutaj wyświetlacz, na którym widzę daną wysokość. I na tyle, co teraz sprawdziłem w momencie, tuż chwilę przed nagrywaniem tego odcinka, ten stelaż kosztuje już na Amazonie, znalazłem chyba za 1099 zł, jeśli dobrze pamiętam cenę. Więc zobaczcie, że tu już jesteśmy poniżej tego najtańszego biurka za 1600. Jeśli chodzi o blat, ja bardzo lubię wszystko, co jest drewniane, co imituje drewno, ale też jeśli chodzi o imitację drewna, to lubię, kiedy ona jest dość dobrze zrobiona, nie lubię tandety. No i interesowałem się, żeby wziąć typowo dębowy blat, ale to znowu robiły się dość wysokie ceny, trzeba byłoby to olejować i uznałem, że może fajnie by było zorganizować sobie po prostu ładny blat kuchenny. Wiadomo, te blaty kuchenne są z różnymi fakturami, natomiast są na pewno stosunkowo, uważam według mnie, że są dość odporne na ścieranie, na różne uszkodzenia, no bo jednak w kuchni tam dużo się dzieje i blat jest narażony na dość mocne eksploatowanie. No ale oczywiście musiałbym kupić cały blat, co mi nie za bardzo grało, no bo po co mam kupić cały jeden odcinek blatu, po to, żeby wyciąć z niego kawałek i mieć duży odpad. Blaty są też drogie. Skontaktowałem się z firmą, która już wcześniej wykonywała dla mnie różne realizacje meblarskie i rzuciłem hasło po prostu, że jeśli by pojawił się odpad z blatu mniej więcej w dębowym kolorze,
ze strukturą naturalnego drewna, to ja bym chętnie taki odpad odkupił. Finalnie blat kosztował mnie 300 zł z oklejeniem z każdej strony, z dopasowaniem tej okleiny i w tym momencie zobaczcie, że mamy biurko za 1500 zł z naprawdę dobrymi parametrami. Do tego, co tutaj jeszcze sobie zorganizowałem. Pod spodem najważniejsza rzecz, którą Wam pokażę, to organizer na kable, koszyczek. Kupiłem też czarny, żeby pasował do stelaża. Jest on za całe 50 zł na Allegro i super się sprawdza, bo jest tak skonstruowany, że w łatwy sposób mogę go odpiąć. Z jednej strony, pokażę Wam to na przebitkach, w taki sposób, że jak go odepnę, to mi kable nie wypadają, listwa zasilająca mi nie wypada, mogę dopiąć co chcę, zapinam z powrotem i temat zamknięty. U góry tutaj pod monitor chciałem sobie troszkę monitor podnieść, bo ten blat jest stosunkowo mały. Ja nie chciałem bardzo dużego biurka, takiego jak mam poprzednio, jakie miałem poprzednio, ponieważ zależało mi na miejscu, żebym tutaj mógł się swobodnie poruszać, więc podstawka pod monitor z IKEA. Po to, żeby pod spodem, kiedy nie korzystam, mam schowany tutaj swój tablet graficzny, po prostu go wysuwam, chowam, tu mam klawiaturę. Jeśli potrzebuję pracować na tablecie graficznym, robię podmianę. Z przodu mam tablet, klawiaturę mam z tyłu i wszystko mi się to mieści w taki sposób, że mogę sobie tutaj swobodnie, komfortowo pracować. Do tego, jak wiecie, ja bardzo lubię kolory, więc oczywiście padło tu na jakieś podświetlenie. Pod spodem za około chyba 150 zł, jeśli dobrze pamiętam, klasyczny pasek LED-owy od Xiaomi, który mogę sobie sterować za pomocą telefonu, bądź z panelu, który mam tu podklejony, mam jakieś predefiniowane kolory, mogę sobie zmieniać w zależności od swoich potrzeb. Oczywiście to nie jest światło do obróbki zdjęć. Na biurku jeszcze obecnie, tu po lewej stronie, znajduje się mój MacBook Pro, który niebawem myślę, że zostanie wymieniony na coś nowszego, ponieważ jeszcze jest to wersja na procesorze intelowskim. Do tego Eizo, jeśli dobrze pamiętam, to jest CS2731. Lubię ten monitor za to, że jednym kablem USB-C po Thunderbolcie podpinam się i mam mój Mac się i ładuję, i mam przesyłany obraz. Nie muszę tutaj wielu kabli ciągnąć. Jeśli chodzi o obecne oświetlenie, to tu mam taką dość klimatyczną żarówkę a la Edisona. Ona jest bardziej nastrojowa, to też nie jest światło do obróbki zdjęć. Myślę, że niedługo się pojawi tutaj z tyłu listwa LED-owa od Eizo, która mi ładnie podświetli ścianę, abym mógł pracować poprawnie z kolorami. Główne światło, które tu widzicie u góry, to jest dalej cały czas ze mną ta sama lampa LED-owa Quadralight Video LED. Bicolor model chyba 600 to się nazywał. I z nowości, które tu do mnie wjechały, wpadło do mnie na testy, jeśli chodzi o oświetlenie, modyfikator światła, wpadła do mnie Octa 90, jeśli dobrze pamiętam, ona się nazywa Scato, od Newella. I teraz, co jest ogromną zaletą tej Okty? Jest to Okta, którą bardzo szybko się składa i rozkłada. Nie trzeba się tutaj bawić w jakieś układanie tych wszystkich patyczków, coś co mnie zawsze denerwowało, ponieważ zajmowało mi to naprawdę dużo czasu, jak zabierałem Oktę gdzieś w plener i musiałem to wszystko na nowo poukładać. Natomiast w tym przypadku jest to super, bo trzeba użyć tylko trochę siły. Nie jest może to najwygodniejsze, na pewno jest wygodniejsze niż trafianie tam w te wszystkie otwory, żeby te pręty napinające ułożyć w odpowiednim miejscu. Natomiast tu tylko każdy pręt trzeba po kolei ponaciągać, żeby kliknęło, a jak chcemy złożyć, to znowu naciskamy po kolei, każdą blokadę, wszystko się zwalnia i się chowa. Ta Okta jest naprawdę, jestem pod wrażeniem, bo jest bardzo dobrej jakości, jest dużo grubszy materiał niż przeciętne, najtańsze Okty czy softboxy. Do tego dostajemy w zestawie od razu dwie płaszczyzny dyfuzyjne Grit, czyli plaster miodu, i bardzo fajne, porządne etui. Jeśli chodzi o zniżki, czy to na Quadralight, czy na Newella i na innych producentów, to kto jeszcze nie jest, to przypominam Was i zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku, do której też link znajdziecie w opisie do tego filmu. Tam jest post zbiorczy, gdzie wrzuciłem Wam wszystkie możliwe zniżki, jakie na ten moment jestem w stanie Wam zaoferować. Są tam kody rabatowe, także śmiało z nich korzystajcie. W tym momencie, jeśli jeszcze tu wrócimy na chwilę do tematu światła, to z tej strony mam umieszczony miecz świetlny od Quadralighta, który po prostu podświetla mi teraz tło na kolor taki zielony, turkusowy. Daje mi on tu lekką poświatę na mnie. I tak wygląda cały mój obecny setup. Jeśli chodzi o to biurko, to naprawdę jest to super sprawa. Pamiętajcie, że jeśli będziecie się bawić, to ważny jest ten, bardzo ważny jest ten koszyczek na kable, aby to wszystko sobie w łatwy sposób zorganizować tak, aby do gniazdka szedł tylko jeden kabel zasilający. No i ja w tym momencie mogę swobodnie sobie pracować na stojąco, tą wysokość dopasować do siebie. To, co jeszcze będzie tu na pewno zmienione,
to ten kabel, ponieważ listwę chcę wymienić na czarną, dlatego ten kabel jeszcze tu nie jest przypięty, żeby to ładnie wyglądało, bo listwę chcę zmienić na czarną, żeby ten kabel pasował do stelaża i wtedy on zostanie tu ładnie upięty, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Do tego to biurko ma, ten stelaż do biurka ma dwie fajne funkcje. On jest uniwersalny, jeśli chodzi o rozmiar blatów, bo możemy go zwężać i rozszerzać w pewnym zakresie, więc w zależności od tego, jak duże biurko będziemy chcieli sobie zorganizować, to mamy taką możliwość i ja jeszcze wybrałem wariant, gdzie oprócz w samej podstawie stojącego biurka mamy możliwość zamocowania kółek. Mam je tutaj założone. Nie korzystam z tego dużo, natomiast te kółka są przede wszystkim po to, że jak będę chciał na przykład trochę w innej konfiguracji sobie tu zbudować setup, żeby coś nagrać, to nie ma problemu, żeby po prostu z tym biurkiem przejechać czy z jednego do drugiego pokoju, czy zmienić tło, czy po prostu jakoś inaczej sobie to zorganizować. Oprócz samego biurka trafiło też do mnie nowe krzesło. Postanowiłem sobie zakupić takie, żebym miał zagłówek, mógł wygodnie tutaj i komfortowo pracować. Padło na markę Grosspol, ponieważ jest to, uważam, znowu bardzo dobry stosunek ceny do jakości, bo te krzesła, z tego co kojarzę, to na Allegro kosztują po około 1700. Możemy sobie wybrać tkaniny, są różne modele. Link oczywiście też Wam rzucę. Ja jestem zadowolony, bo szczerze mówiąc, jak pierwsze krzesła oglądałem, które mi się podobały, to cenę się robił po 3700 zł i też uznałem, że to wykracza zdecydowanie poza budżet, jaki chciałem przeznaczyć na zorganizowanie swojego stanowiska pracy. Jeśli chodzi o montaż blatu, to tu większej filozofii nie ma. Wystarczy nam wkrętarka z Lidla, parę wkrętów, kilka wierteł mi się przydało i całość została zamocowana bez najmniejszych problemów. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego setupu, chcielibyście, żebym się jeszcze czymś z Wami podzielił, to śmiało piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. No i co? Koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Hej!